Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. Będą super, super jakościowe płaszcze, tak naprawdę z takiej najwyższej półki, można powiedzieć, jak chodzi o skład i jakość. Będą piękne żakiety, też w super składach. No i takie też jakieś drobiazgi dodatkowe. Także zapraszam Was na ciąg dalszy i przy okazji proszę Was o polubienia filmiku. Jeśli oglądacie, to proszę wynagrodźcie mój trud w ten sposób i zasubskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podoba to, co tutaj pokazuję. Kochani, i przy okazji jeszcze chcę powiedzieć, że będę też mówić dzisiaj trochę o cenach tych rzeczy, bo jak na razie nie robimy w tym tygodniu nowego live'u i dlatego zamiast tego będzie ten filmik, którym pokażę moje rzeczy i rzeczy do sklepu i będziecie mogli sobie też pod tym filmikiem rezerwować te rzeczy, jeżeli coś Wam się spodoba. Oczywiście pozostałe te rzeczy będą w sklepie i być może nawet w sklepie internetowym, bo już zaczyna on funkcjonować. Także kochani, zapraszam na ciąg dalszy. Jak widzicie, jestem w nowym outficie i jest to spódniczka, którą kupiłam z myślą o sklepie. Jest na mnie ona odrobinę za mała. Specjalnie się tak ubrałam, żeby Wam to pokazać, bo bardzo, bardzo mi się podobają jej kolory. Wiecie, jeśli mnie oglądacie, że ja kocham te czerwone wino, borda i taką kratę szkocką również kocham. No niestety, jeżeli chodzi o zimę, to ta spódniczka jest na mnie troszkę kusa, bo no wiadomo, nawet taki cienki kaszmirowy golfik, jak włożymy w spód, to trochę jednak tutaj nam przybywa, szczególnie u mnie bardziej w biodrach i w pośladkach, bo w pasie mam ją dobrą jak najbardziej, nawet mogłabym się bardziej ścisnąć, bo widzicie, mam tu luz. Ale w tym miejscu tutaj jest już sprzączka, która jakby wyznacza granicę wielkości tej spódnicy. Gdyby nie to, to mogłam taką nosić rozkloszowaną. O, pokażę Wam. O, jakby to rozpuścić, to spódnica jest jak najbardziej dobra. Jednak przez to, że ta sprzączka jest krótka, to nie da się jej za bardzo tutaj już poszerzyć w biodrach. W związku z tym jest to raczej spódnica XS. Jest przepiękna, jest z wełny, oczywiście 100%. I bardzo Wam ją polecam, ona będzie w sklepiku. Pokażę Wam, bo ja mam bardzo, bardzo podobną spódnicę, moją szkocką, w taką czarną, w czerwoną kratę, też 100% wełny. No i ta spódnica jest na mnie dobra rozmiarowo. Inny zestaw kolorów, ale ten sam styl, taka spódnica w stylu kiltu. No, ale w każdym razie wolałabym ten kolor, szczerze, bo ja czerni aż tak nie noszę. Natomiast ten kolor mi się tak strasznie podoba. No i moi drodzy, ta spódniczka za stówkę będzie dostępna, to jest 100% wełna. Także możecie do nas pisać w sprawie tej spódnicy rozmiar XS, tak jak mówię. Ona ma tutaj prawdopodobnie minimalnie jakieś 63, a maksymalnie 68 w pasie. Natomiast to jest spódnica raczej na węższe biodra, tak jak mówię, na XS-kę, bo na M-kę już na pewno w biodrach tutaj w pupie nie będzie, bo jak widzicie, ja mam takie kobiece kształty w tym miejscu i już ta spódniczka jest na mnie przymała. Mogłabym sobie co prawda dać tu zatrzask, ale byłoby niewygodnie, więc tak naprawdę to jest XS-ka, rozmiar midi, Boże, długość midi. No i uważam, że jest po prostu piękna i jest jak nowa, naprawdę. Zobaczcie mnie, jak się przechadzam w tej spódniczce z torebką, tą moją taką ukochaną dywanową, którą ubóstwiam. Naprawdę jest piękna. No niestety, liczyłam na to, że to zostanie ze mną, ale nawet bym się zamieniła na tą czarną, powiem Wam, dałabym ją do sklepu, ale niestety, jeżeli jesteście troszkę mniejsze niż ja, albo szczuplejsze, macie biodra, no to będzie dla Was ta spódniczka jak najbardziej dobra. Także piękna, piękna spódnica z wełny. Na święta byłaby doskonała, bo jest w takich właśnie odświętnych kolorach. Zieleń, granat i takie bordo, to się bardzo z gwiazdką kojarzą. Także byłaby świetna właśnie na taką porę. Kochani, idziemy dalej. Zacznę od takich trochę cieńszych rzeczy, od żakietów i sweterka. Ja pokażę Wam teraz sweter vintage, który chciałabym sobie zostawić, ale, ale jeszcze się zastanawiam, więc musicie mi tu doradzić. Ja lubię takie vintage swetry i on jest taki świąteczny, zobaczcie, ma złotą nitkę, ma takie metaliczne włókna w sobie i ma piękny zestaw kolorów, który mi się kojarzy z tą chustką, którą ostatnio kupiłam i zobaczycie mnie właśnie w tym, w czarnych leginsach i w chustce, będzie też super wyglądał do mini i do czarnych rajstop albo do jakichś takich świątecznych rajstop.
i do kozaków. Uważam, że piękny sweterek, słuchajcie, zobaczcie, jakie ma przepiękne to zdobienie z przodu. Naprawdę jest mega, jest taki właśnie świąteczny. No i doradźcie mi, czy sobie zostawiać, czy raczej się pozbyć tego sweterka i dać go do sklepu. Słuchajcie, niestety no skład to jest sweter vintage, no bo to jest u nas też sklep vintage między innymi. Niestety on nie jest w jakiejś super składzie, bo on ma 88% aż akrylu i tam jakieś dodatki są wiskozy i lureksu. Ale tutaj jakby poszłam bardziej w kierunku vintage, bo naprawdę w takim przepięknym stanie. Bardzo ciekawy świąteczny sweter i no i myślę, że też takie właśnie swety tematyczne, świąteczne nie nosimy ich tak codziennie. To jest bardziej taki krzyk chwilowy, taka fantazja chwilowa. Coś takiego, no myślę, że nie jest to obraźliwe, że będzie w trochę gorszym składzie, bo nie będziemy aż tak tego nadużywać, ale bardzo, bardzo mi się podoba i to jest taka włóczka bukle w dodatku. Także dajcie znać, jak się Wam podoba. Ja mówię, jak chodzi o takie imprezowe i takie wyjątkowe rzeczy na wyjątkowe okazje, to czasem się skuszę na takie trochę, powiedzmy, gorsze składy, ale za to bardzo wyjątkowa rzecz vintage. I uważam, że jest warta, więc dajcie znać. Na razie go nie wystawiam, bo się właśnie biję z myślami, czy sobie go zostawić. Ja bardzo lubię takie wyjątkowe rzeczy, tak jak mówię. Także dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie. Moi drodzy, jeszcze kilka takich drobniejszych rzeczy. To jest fajna narzutka w bardzo dobrym składzie i bardzo dobrej marki, Mint Velvet, rozmiar 10, czyli to jest 38. I to jest coś takiego, co nawet Wam nie będę tego mierzyć, bo taka narzutka jest bardzo uniwersalna i jak się jej nawet nie zapina, bo tu nie ma zapięcia, może być na sukienkę, może być na spodnie, na koszulę, jako taki sweterek dodatkowy. Ma przepiękny kolor. Ja pokazywałam Wam sukienkę taką jedwabną w identycznym kolorze. I już Wam mówię tutaj skład. To jest bardzo dobry skład, słuchajcie. Materiał jest 100% len, czyli ten materiał, który tutaj widzicie, ten sweterkowy materiał jakby, to jest 100% len. Natomiast ten drugi materiał, gładki, to jest 100% wiskoza, więc naprawdę przepiękny skład. I to jest, tak jak mówię, emeczka 38, może być na S-kę, bo to jest takie luźne, myślę, że spokojnie na L-kę, bo jest niezapinany, też by był. Jeśli Wam się coś takiego podoba, na przykład na body, na koszulę, jako narzutka, to no to Wam bardzo polecam. Zobaczcie, tu jest takie piękne marszczenie też, to jest bardzo fajnie uszyte. Bardzo fajne marszczenie z tyłu, ma taką jakby tutaj też falbankę z tej wiskozy, no i całe to jest z tej lnianej dzianiny, więc fajny skład, bardziej takie coś może na lato jako narzutka, ale może akurat ktoś będzie sobie chciał coś takiego sprawić, bo mu pasuje, więc pokazuję Wam i to będzie też u nas dostępne, możecie pytać tam o cenę, cena będzie tak w granicach 75 zł też, to jest super skład, także no len musi kosztować. Kochani, a teraz perełeczka nad perełeczkami. Postaram się Wam pokazać w stylizacji w tej marynarce, bo jest cudowna. Jeśli znajdę jeszcze te letnie rzeczy, które mi tu pasują. Słuchajcie, 100% jedwab marynarka jest po prostu... Jak ją zobaczyłam, to aż westchnęłam sobie. Zobaczcie, marynarka ecri, jak nówka. Len, taka surówka, Boże, nie len, jedwab surówka i jedwab tkany jak... Też surówka, ale tkany takim sposobem jak len właśnie, taki grubo tkany. Ma dwa rodzaje tego jedwabiu, dwie tkaniny jedwabne przeplatają się tutaj i to jest w dodatku taki długi, modny żakiet. Teraz w tych modnych trendach oversize, prosty, właśnie dłuższy, przepiękne guziki też ma, takie bardzo oryginalne, metalowe. No i jest, naprawdę jest perfekcyjny, więc jeżeli lubicie jasne rzeczy w lecie, no to będzie coś przepięknego dla Was. Betty Barclay Vintage, oczywiście, już Wam mówię, skład 100% jedwab. 100% wiskoza jest podszeweczka. No i kochani, to jest niesamowity unikat. W ogóle jedwabne żakiety bardzo rzadko się zdarzają, a w takim stylu i w takim stanie żakiet to jest serio unikat, więc ten żakiet na pewno będzie miał swoją cenę. U nas jeszcze się nie zdecydowałam co do ceny, ale na pewno będzie to w granicach 200, może nawet 200 zł, może nawet więcej. No bo jednak, kochani, żakiet z jedwabiu, no to musi, trzeba się szanować, jak to mówię. Trzeba szanować jedwab też.
naprawdę jest po prostu przepiękny. To jest, słuchajcie, takie coś, co, co jak spotykam, to wiem, po co to wszystko robię. Po prostu, że takie perełki ktoś musi znajdować i wystawiać je na światło dzienne i pokazywać, że jest coś takiego istnieje. Ktoś coś takiego kiedyś zrobił, wykonał i można nadal to nosić, bo jest w idealnym stanie po prostu. Jest cudowne, po prostu cudowne. Piszcie, jak Wam się podoba. W każdym razie, no, jest to, wydaje mi się, takie coś oversize'owego, można być, może być na S, jeśli lubicie takie naprawdę duże oversize, jak są teraz modne, a bardziej dopasowane będzie na MKL-kę. Także mega, mega piękna rzecz, po prostu jestem aż rozanielona. Teraz będą już rzeczy cieplejsze, aczkolwiek zacznę jeszcze od ślicznej takiej narzutki, z aksamitu, on ma dużo skład naturalny, już Wam mówię. 100% bawełna, taki dobry skład jest. I guzik zapasowy posiada i to jest taki szaro-fioletowy kolor. W ogóle fiolet jest teraz mega modny, to wiecie. To jest taki wrzosowy kolor, zobaczcie. Dosłownie, taki wrzos szaro-fioletowy. Bardzo, bardzo piękna rzecz. Z przepięknymi tymi guzikami oblekanymi. No i tak jak mówię Wam, 100% bawełna. Marka się nazywa The Linen Press. Pokażę Wam tutaj metkę, bo często mnie tam prosiliście, żeby pokazywać metki. Mam nadzieję, że ona wyjdzie. The Linen Press. Rozmiar 50, ale myślę, że spokojnie XL będzie od XL do 2XL, myślę, że spokojnie. Prześliczna rzecz. Ten aksamit jest w idealnym stanie. Zresztą, no zobaczcie, ja, wiecie, że ja, ci, którzy u mnie zamawiali, wiedzą, że ja nie ściemniam. Jeżeli jest jakaś nawet drobna wada, to mówię. Ale to jest w doskonałym stanie. Ma takie rozcięcia z boku, bo to jest taki jakby płaszczyk trochę. Żakieto płaszczyk. O, narzutka płaszczyk. Śliczna, śliczna rzecz. Bardzo Wam polecam rozmiar XL do 2XL. Tu piszę, że 50. Myślę, że spokojnie jest to na tyle pole tam do manewru, że może być na trochę mniejszy rozmiar. Moi drodzy, idę dalej. Znowu aksamit. I teraz Wam pokażę, być może się uda mi pokazać Wam to na sobie. Przepiękny też żakiet, z takiego naprawdę ślicznego aksamitu i też jest jak nowy. Tylko oczywiście, że aksamit u mnie w domu, gdzie są koty i tak dalej, no to jest rzecz problematyczna. Śliczny, taki bardziej dopasowany żakiet, ale trochę dłuższy. Już Wam mówię, jest też skład. Czekajcie. 75% bawełna, 25% wiskoza. Przepiękny skład też, bawełna z wiskozą, czyli naturalny aksamit. Oblekane guziczki posiada takie. O. I wszystkie guziczki są. Tu są kompletne guziki, jak najbardziej. Pokażę Wam na sobie ten żakiet, bo oczywiście, że on jest na mnie za duży. No nie, to taki oversize, jak się to mówi. Ale on jest wcinany, więc on nie może być oversize'em. Widzicie? Trochę oversize może być, ale jednak to jest bardziej L-ka ten żakiet. Tak, zdecydowanie to jest, kochani, L-ka. Więc na L-kę będzie idealny. No zobaczcie, jakie piękna rzecz na przykład na święta. Elegancki, granatowy, jak nów. No naprawdę, powiem Wam, że te rzeczy, które ja znajduję i daję do sklepu, to w 90% to są rzeczy takie, które wyglądają jakbyście w sklepie z wieszaka je zdjęli. Są naprawdę w perfekcyjnym stanie. Jak widzę, że coś jest takie zmęczone lekko już nawet, to ja tego nie kupuję i nie wstawiam do naszej galerii. Czasem dla siebie bardziej kupuję takie zniszczone rzeczy. Ale w sensie nie zniszczone, ale takie, które mają jakieś tam ubytki, wady, czy trochę widać ząb czasu. O. W każdym razie, no przepiękny, przepiękny żakiet, rozmiar L. Jestem dumna. Bawełna z wiskozą, mega. Mega zdobycz też. W ogóle te dwa aksamitne żakiety są po prostu piękne. I tutaj marka jest Libra. Też to jest jakiś vintage żakiet, moi drodzy. No i teraz będą płaszcze. Kochani, jestem zakochana w tych płaszczach, które kupiłam. Kupiłam płaszcze z alpaki i wełny. Jeden płaszcz vintage, który jest materiałowy i ma taką podbitkę, w całym płaszczu odpinaną podbitkę z naturalnego króliczka. Jest przepiękny. Dobra, najpierw pokażę Wam te płaszczyki z alpaki. Pierwszy płaszcz jest szary i rozmiar 44 on jest. I rzeczywiście to jest 44. Jest w idealnym stanie. Pokażę Wam tutaj mankiety. Zobaczcie sobie.
Tutaj nic nie jest wytarte. O, są w super stanie. Tak samo tutaj przy, bo zwykle to właśnie gdzieś boki przy kieszeniach, mankiety pokazują, czy płaszcz jest w dobrym stanie, czy nie. Trzeba zawsze patrzeć na te części i ja to zawsze robię, zobaczcie. W pięknym stanie są wszystkie tutaj. On jest praktycznie też wygląda jak nowy ten płaszcz. Już Wam mówię skład. 44, tak jak mówiłam, rozmiar. Podszewka jest z acetatu, natomiast skład, i tutaj jest błąd w ogóle w metce. Wiecie, co oni tu napisali? Czasem ludzie też, którzy produkują, mogą popełnić błąd, głupi błąd, bo tu jest napisane tak, 73% wełny, virgin wool, 22% alpaki, 20% poliamidu, to już jest zastanawiające, bo już przekroczyliśmy 100%. I 15% moheru. Myślę, że błąd jest w tym, ponieważ jakby te małe procenty końcówki liczb się zgadzają, to myślę, że ktoś popełnił błąd w wełnie. Wełna nie 73%, tylko 53%, bo w takim składzie by się zgadzało, byłoby pełne 100%. Myślę, że tutaj właśnie ktoś się pomylił i zamiast 73% powinno być 53% wełny i wtedy wszystko się nam zgadza fajnie. W każdym razie, kochani, jest to skład przepiękny. Wełna, alpaka i moher. On jest troszkę niewyczesany jeszcze. Wiecie, ja będę ten płaszcz jeszcze wyczesywać, bo go wyprasowałam tak parą trochę teraz i żeby ładnie wyglądał. Ale no, na mnie jest za duży, więc wiecie, nie mogę Wam tutaj za wiele pokazać. Pokażę Wam po prostu krój, bo to jest taki nowoczesny, oversize'owy i bardzo prosty krój. Ma kryte guziki, ma taką stuję i ma fajne kieszenie. O, możecie zobaczyć. Taki prościutki, już się zapinam. No oczywiście, no wiadomo, no niestety tego efektu nie będzie na mnie, no bo jak widzicie, ten płaszcz rzeczywiście jest na mnie sporo za duży, ale o, bardzo nowoczesna kurtka, leciusieńka. Słuchajcie, te mohery, alpaki, one są tak lekkie, te wełny, że to nic nie waży. To jest po prostu takie... O! Widać, że jest za duży, ale jest naprawdę świetnej jakości. To jest leciusieńkie po prostu, niesamowite. Ja bym sobie to zostawiła, gdyby to było chociaż trochę mniejsze, bo fajny kolor ma. No bo taki skład i po prostu to jest tak wygodne. I ta podszewka jest przemiła, słuchajcie. Podszewka jest taka błyszcząca z tego acetatu, czyli to jest takie coś podobnego do wiskozy. Jest przeprzyjemna. Bardzo fajnie się to nosi. Także bardzo Wam polecam. I oczywiście te płaszcze z alpaki to będą też kosztować około 200 zł, bo wiecie, ile alpaka, wełna alpaka kosztują w sklepach. No po prostu to musi przynajmniej w takim stanie jak nowe praktycznie kosztować te 200 zł, to jest takie naprawdę minimum, no bo też wiecie, ja kupuję tego typu rzeczy na nowych dostawach i one też w sklepie nie są wcale, no więc zresztą wiecie, jakie są teraz ceny w second handach, ja nie będę Wam tu tłumaczyć. Drugi płaszcz jest taki sam, ale ma jeszcze lepszy skład, jest trochę mniejszy, o rozmiar mniejszy, to jest 42 i to jest sama alpaka z wełną, słuchajcie, i też ma podszewkę z wiskozy, kryty panel z guzikami. No, ta kurtka też jest tak przyjemna. Obie są przyjemne, ale powiem Wam, że chyba ta beżowa jest jeszcze bardziej milutka. No, jest przepiękna moim zdaniem. Już Wam tutaj zapinam. I też jest jak nowa. Tutaj wiecie, co to, ten efekt, że co tutaj widać, to jest to, że włos jeszcze jest niewyczesany do końca. Trzeba go poukładać, ale patrzcie. Znowu taka nowoczesna kurtka, tylko tamta miała proste kieszenie, a ta ma takie na ukos. Ma wywijane mankiety, więc tu długość rękawa nie ma znaczenia. Możecie sobie wywinąć więcej lub mniej, w zależności od długości rąk. O, takie wywijane. I zobaczcie, jaki materiał. Jak nóweczka. Ja nie wiem, czy to nie jest nowa kurtka, słuchajcie, bo prasując ją, odświeżając i prasując ją, znalazłam guzik. Patrzcie, jak pięknie wykonany w środku. Taka błyszcząca podszewka. Tutaj jest metka ze składem i oczywiście tu pisze, że 56 alpaki, 44 wełny, wiskoza 100% w podszewce, 42 rozmiar. I zobaczcie, jest guzik jeszcze w opakowaniu, więc to jest naprawdę nowe. Zobaczcie, guziczek jest wsadzony tutaj do kieszeni. Myślę, że to jest nowy płaszcz, po prostu, którego nigdy nikt nie nosił.
Bo nawet jakby było prane, to już tego guzika by nie było, albo byłby jakiś ten papier zniszczony czy coś. No w każdym razie piękna kurtka, taka midi, albo krótki płaszczyk, inaczej mówiąc, alpaka z wełną. No przepiękna rzecz, słuchajcie. Takie kurtki w takich składach w sklepach kosztują grubo ponad 1000 zł, więc bardzo Wam polecam te płaszczyki. Ja naprawdę i tak wyceniam dosyć fajnie, bo to są naprawdę perełeczki. Kochani, jeszcze mam dla Was długi płaszcz, vintage. Ten płaszcz jest z takiego materiału, który Wam pokażę, oj tutaj jeszcze jest niewyprany ten płaszcz, ja go będę prać, bo tutaj na przykład ktoś zrobił ryskę długopisem, ale ja to wypiorę i zobaczycie, jak to będzie jak nówka. Fajny ma taki jakby nadruk, takich abstrakcyjnych, op-artowych rąbów jakby. W ogóle bardzo fajny materiał. Zaraz Wam tutaj powiem skład tego płaszcza, ale chcę Wam jeszcze pokazać, że w środku tego płaszcza jest przypięta podpinka z króliczka, leciusieńka. To w ogóle nic nie waży, patrzcie. Naturalny króliczek w dobrym stanie, naprawdę dobrym stanie. Tutaj nie ma dziur, tutaj nie ma jakichś... no, zobaczcie sami. Przepięknie to wygląda. Króliczek, taki delikatniutki, lekkie bardzo to jest. Ma odpinany kołnierz, ten z królika. Można odpiąć i mieć taki zwykły płaszcz. W ogóle możecie sobie i podpinkę, i ten sfutrzany kołnierz. Akurat kołnierz jest z lisa, zobaczcie, naturalnego. W identycznym kolorze jak ten króliczek pod spodem. No i ten kołnierz można sobie odpiąć. Pokażę się Wam w tym płaszczu, bo czemu nie? Naprawdę piękny stan. Tutaj też mankiety są w idealnym stanie. Też są wywijane, więc też możecie sobie dopasować długość. W ogóle świetny stan. Tutaj jest tylko jedna ta ryska, ale tą ryskę zamierzam wyprać. Oczywiście to jest taki płaszcz vintage. Płaszcz w stylu oversize, teraz modnym. Piękne guziki ma. Tu widzę, że jednego guzika nie ma, ale zaraz będziemy go przeszywać. Bo gdzieś tutaj na pewno są pod spodem te metki i to wszystko. Teraz będziemy szukać tego. W każdym razie, kochani, jest dodatkowy guzik, słuchajcie. Ten guziczek tu przyszyję, więc będzie już... Widzicie, ten płaszcz dopiero kupiłam i jeszcze nie zdążyłam się nim tak zaopiekować. Chyba tych dolnych guzików miało jednak nie być. Miało być tylko takie żakietowe, bo teraz widzę, że tu jest kryty, więc dlaczego tam miałby być nagle na wierzchu guzik? No więc chyba po prostu tak to miało być. Sorry. Mój błąd tym razem. Bo byłoby to dziwne, gdyby tutaj nie było guzika, a był tylko tu, prawda? No i oczywiście i tak to wygląda. Piękny kolor, taki kamelowy. Piękne guziki. Naprawdę są śliczne. Pokażę Wam zaraz z bliska. No i to jest przemilutkie, oczywiście. I to jest tak ciepłe i leciutkie. No ten haul to są po prostu mega płaszcze, chyba go nazwę, bo jest... Są po prostu cudowne te płaszcze. Zobaczcie, jakie to jest... Milusie, przyjemne, piękne. No oczywiście, że to jest znowu 42 lub 44 nawet. No, spokojnie. Spokojnie mógłby być, widzicie? Piękne. I oczywiście ja ten płaszcz wypiorę, zanim go wstawię do sklepu. Jeżeli go chcecie sobie teraz zamówić, to możecie, ale musicie poczekać, aż odpiorę ten tutaj ślad. A tymczasem no jest cudowny, zobaczcie. No i naprawdę to, że tutaj ma podpinkę, taką leciusieńką podpinkę z królika i odpinany kołnierz, to jest super, bo możecie go po prostu też nosić jako prochowiec i też będzie świetnie wyglądał, widzicie? Normalnie może to być taki beżowy, modny, oversize'owy płaszcz, bez żadnych futerek. Bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna, bardzo... modna rzecz. Także ten płaszcz jeszcze wymaga ode mnie czyszczenia, ale chciałam Wam go pokazać, bo teraz będzie kilka dni przerwy. No i może akurat ktoś z Was szuka czegoś takiego cieplutkiego, pięknego, długiego płaszcza w jasnym kolorze na zimę. Na jak najbardziej. I na jesień, i na zimę. Bo... Kochani, jest w środku metka, wierzchni materiał jest sztuczny. No zresztą to czuć, to jest taki trochę meszkowaty, takie meszkowate płótno jakby. Natomiast naturalne ocieplenie to jest to. I to jest najcieplejsze na świecie. Słuchajcie, żadne sztuczne podszewki tutaj
nigdy nie zrobią Wam takiego ciepła, jak takie naturalne ocieplenie, jakie tutaj jest, słuchajcie. A rękawki są ocieplane taką jakby fizeliną. W każdym razie w środku jest takie ocieplenie już niefutrzane w rękawach. Ale są ocieplane, nie jest to tylko cienki materiał, także cały ten płaszcz jest ogólnie ocieplany. Tutaj jeżeli zdejmiemy króliczka, to już ta część jest cienka, też ma podszewkę, ale cienką. Natomiast rękawy są tak jakby w całości ocieplane, także nawet jak w zimie, to będzie ciepło w nim. Moi drodzy, strasznie mi się podobają te płaszcze. Czasem żałuję, że mam taki mały rozmiar, bo coś nie trafiam dla mnie na takie super perełki ostatnio. Tylko właśnie wszystko do sklepu. Trochę się rozczochrałam, bo te płaszcze elektryzowały mi i te wełny wszystkie się czepiają. Ostatnia rzecz dzisiaj to jest torebka. Bardzo, bardzo fajna włoska torebka firmy Matras Bags. Zobaczcie, ona jest z takiej skóry jakby z nadrukiem, taka tłoczona. W taką fakturę specyficzną. Mam nadzieję, że to widać. Ma kieszonki, słuchajcie, patrzcie. I jest w ogóle w super stanie. Zobaczcie, tutaj jest kieszonka z kieszonką na zamek. Tu jest w środku jeszcze taka przestrzeń też pusta. Tutaj mamy znowu kieszonki. I wszystko jest bardzo fajne, czyste. Takie kieszoneczki otwarte jakby. I to jest na zatrzask torebka. O, jest zatrzask. I co jest naprawdę świetne w tej torebce, to zobaczcie, ona ma skórzaną taką tutaj żółtą naszywkę. Z tyłu prowadnica jakby do tego zamka jest też żółta i ma żółty skórzany paseczek. To jest skóra naturalna, można ten pasek dopasowywać sobie. Zobaczcie, jak to super wygląda. Jest śliczna ta torebka, naprawdę świetne połączenie kolorów. Jeśli lubicie taki musztardowy żółty, brązy i takie kolory, to ta torebka jest dla Was. I oczywiście ona też wędruje do sklepu jak najbardziej. Będziecie mogli sobie ją zakupić. Jest bardzo oryginalna i jest ze skóry, więc wiadomo. Takie torebeczki tylko u nas. U nas są torebki wyłącznie skórzane albo jakichś takich projektanckich marek, ewentualnie vintage torebki, takie biżuteryjne i wiecie, takie stare po prostu, w starym stylu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne programy. Prawdopodobnie w weekend ukaże się vlog, niespodzianka, także czekajcie. No i potem już wrócimy do normalnego rytmu, do live'ów w ciągu tygodnia. I zapraszam Was na kolejne hole. Jeszcze raz Was proszę o zasubskrybowanie. To jest bardzo ważne dla nas, dla mnie. I zapraszam Was do nas na zakupy. Do zobaczenia, kochani. Cześć!